czym to będzie? O tym, jak wyszłam z całkowitej choroby wszystkiego. Niezdolna do pracy fizycznej ani intelektualnej. Lekarz najpierw obstawiał, że mam anemię. I one mi są potrzebne wtedy, kiedy mam koło siebie bardzo trudnych ludzi lub trudnego człowieka. A w ślad za zaburzeniami lękowymi pojawiają się zaburzenia depresyjne. Osoba, która się uzależni od leków, ona się uzależni od swojego psychoterapeuty, od jedzenia, od zakupów, od czegokolwiek. Mówiła mi jak najlepsze swoje intencje i chęć współpracy, a tak naprawdę stawiała mi taki kąśliwy odpór. Ja czułam, że jestem bez wyjścia. Musiałam sobie powiedzieć jasno, że ta osoba kłamie. Nagle wróciło tyle w ogóle siły, tyle dobrego samopoczucia, tyle spokoju, że żadne leki tego nie zastąpią. Problemy z oddychaniem, ze staniem, z krążeniem. Przede wszystkim znalezienie przyczyny. Ona jest albo fizyczna, czyli już coś się stało organom, płucom lub sercu, albo jest jeszcze tylko psychiczna, jest to nerwica, która jest spowodowana prawdopodobnie czymś, co cały czas jest w naszym życiu. Stałym elementem mojej diety jest inulina, która wspiera, jest pokarmem dla bakterii probiotycznych. Do tego stopnia, że teraz poszliśmy do lekarza, z rękiem weszłam. Powiedziałam po prostu, jak lekarz mnie potraktuje, no i kazał mi nie kłamać. Bo to jest niemożliwe, to co mówię. Wyglądam jak w późnym okresie ciąży, ból jest potworny, ja się czołgam, nie jestem w stanie się ani wyprostować, ani nic zrobić i to potrafi trwać tygodniami. Dieta, jasne, ćwiczenia rozciągające, masaże brzucha, masaże pleców. To wszystko pomaga doraźnie i bardzo to polecam. Witamina D3, koniecznie z K2. To mi się kojarzy z tym, jak się Snape pyta Harry'ego Pottera, co się stanie, jeśli dodamy nalewki z piołunu do astrofadelusa. To jest naprawdę silny suplement, który jest dopuszczalny, ale nie wolno go stosować, jeśli ma się jakąkolwiek skłonność do psychozy. Są rzeczy, z którymi absolutnie mi nie po drodze. I tak naprawdę myślałam, że są rzeczy. A dziś wiem, że jest jedna tylko taka rzecz. Przez całe życie nie umiałam tego nazwać. A dzisiaj już umiem. To jest wrogość.